Pierwsza połowa spotkania zakończyła się bezbramkowym remisem, a Bełchatowienie nie wykorzystali bardzo dogodnej sytuacji na strzelanie bramki. Swoimi umiejętnościami popisał się natomiast bramkarz PGGKS-u Kamil Bruchajzer, który obronił rzut karny. Jedyną bramkę w całym meczu strzelił dla brunatnych Patryk Rachwał. Kapitan PGGKS-u w 48 minucie pokonał bramkarza gospodarzy strzałem z rzutu karnego. Piłkarze Rakowa do samego końca walczyli o wyrównanie, ale w ostatnich minutach skutecznie swoje bramki strzegli bełchatowianie. Podopieczni Mariusza Pawlaka wywieźli z Częstochowy niezwykle cenny komplet punktów.